Siema, witam serdecznie, kolejny odcinek z GUS, tak. Zapraszam oczywiście na początek do lajkowania, subowania oraz zabijania na Twitch, was słyszę, jak link w opisie, polecam serdecznie. Gramy sobie dzisiaj w 16 osób, więc jest nas bardzo dużo i gramy sobie na mapie dżunglowej. Więc co mogę więcej powiedzieć? Życzę wam wszystkim smacznego, ci którzy jedzą do tego odcinka. Polecam serdecznie się na przyszłość. Dobrze, więc za chwilę będziemy mogli wybrać, jesteśmy 10. Więc jesteśmy trochę daleko, ale może jakaś dobra rola nam zostanie, chociaż z tego co widzę, to większość tych ról została już zabrana, jakichś takich w miarę dobrych, takich zabijających. Dobrze, więc poczekamy 9 i zobaczymy, co tutaj ciekawego dostaniemy. Można wybierać. A, mimik. Brzmi świetnie. Dobra, niech będzie. Będę mógł wchodzić we mgłę. Dobra, widzimy się już na starcie gry. Witam! Witam, witam. Dobra, witam u ciebie. Mam super ambitny plan na życie. Jaki? Siema! Będę pytał ChatGPT o liczby lotto i będę losował. Jak wygram, to się z nim podzielę. Świetny pomysł. A przepowiednia mówi nie. O tutaj, nie no, Delvex, nie możesz. Nie możesz tak robić. Wiesz dlaczego? Tutaj rzuciłem monetą i przepowiednia mi powiedziała nie. Chciałbym tutaj powiedzieć, że wygrana wynosi 50% i zawsze przegrywa mnie. Super. Daj klakier, znowu chcesz mnie zabić? A nie, czekaj, dobra, no nie możesz mnie zabić. No. Ale ja cię przez przypadek zabiłem wcześniej. Tak, tak. No przecież. Czekaj tu. Dobra, zrób. Już. Ale zbejtowany. A mogę cię zabić? Ejka. Witam. Ale zbejtowani. Dobra, to ogólnie sprawa jest taka, że ja siedziałem z Zamongiem i poszedł do nas kosiarz i zapierdolił Imira. Jestem ty, jestem Mimikiem! Jestem Mimikiem, klakier i ten, klakier i Kubi, weź się do mgły! Łatwo! Nie obchodzi nas to, Ebi. Dobra, ale no, daj się dokończyć, no, z tego, że to było zabawne, to ja bym to skipnął. Nie, no wszystko, nie, no, nie kosiaszka trzeba się pozbyć. Klakier i to się gra, żeby nie skipować. Kosiarze chce mają hajsy zagarnąć, trzeba kosiaszka wyrzucić. Ja bym to skipnął, bo to jest śmieszne. Dobra, no to najpierw klakier. Najpierw klakier. Skip na kosiaszku, bo kurde kasę chce mają ukraść. Kosiaszka wyrzućmy. No tak, klakier się tak broni. Kosiaszka, tak, kosiaszka wyrzucamy. Na klakiera. No nie! Zostaw się no nie! Na kosiaszka, bo kradnie hasy, no kradnie, no taki jest okrutny. No wow, no, naprawdę! Dobrze, jesteście jacyś nienormalni. Woleliście wyrzucić kasiarza zamiast impostora? No i chuj, może się ukrywać, bo nie zajebią. Wszyscy są nikt cię nie zajebie, nie przejmuj się. Klakiera wywalmy. Nikt cię nie zabije spokojnie, jesteś bezpieczny. Chodź tam, gdzie pieniądze, będziesz bezpieczny. Nie da się chować. No nie, muszę się schować jakoś, nie wiem gdzie. Ej, a gdzie się schować przed impostorami? A tutaj mnie nie znajdą. Jestem ukryty. Jestem łabądź w deszczu. Dobra, nie znajdą mnie tu. Ej. Tak się sprzedałem i to za darmo praktycznie. Ej. Życie wciąż uczy nas. Jak żyć życie, żyć. Gdzie klakier? Nie wiem, nie ma mnie tu. Ale obronię cię, obronię cię. Nie ma mnie tu. A nie. Nie ma. Nie ma mnie tu. Obronię cię, Abi. Obronię cię, Abi, przed klakierem. Nie! Nie! Przed nim też mnie ochroń! Nie! Przed nim też! Dobra, chronimy tam, chronimy, będę... Ty, Abi, co uciekasz? Czemu uciekasz? No dobrze.
No to Delvex obronił. I ja jeszcze słyszałem jak... Delvex jest... Delvex jest... Zabijcie Vixę, no. Nie, Delvex jest najlepszym obrońcą. Klakiera trzeba wygłosować, bo ale to... spiskował. Kto to nie, żadnego Klakiera nie wygłosujcie, ja go zatrudniłem jako mojego kurde tutaj antywłamaniowca, więc a, czy ja mógłbym tak, Klakiera? Jak ja jestem... Nie, jestem celebrytą, zakupiłem go za kasę moją. Dobra. Za kasę moją go zakupiłem. Słuchajcie, ej, mistrzostwa... Nie możesz mieć ochroniarza. Kurde, mogę mieć, bo kurde jest tam takie fajne pomieszczenie z hajsem. Dajcie to wejść. Dobra, no to jak byłem mistrzostwem świata w piłkę nożną, to nasz Wojciech Szczęsny był nazywany ministrem obrony narodowej. I teraz ja jestem ministrem obrony narodowej. Obroniłem. Nie obchodzi mnie to, kurde. No to weźmy Klakiera teraz. Zostawcie Klakiera, no! Ko, pazda. Zostawcie mnie. Nie możesz mieć ochroniarza Amongo. No nie, no zostawcie go, kurde, miało być tak śmiesznie i fajnie. Na Delvexa, bo tylko Pazdan może być. Bodyguardem będę twoim. Nie, zostawcie mnie. Jakubałkę! Chcesz nadal zabijać? O oh, wow. Nie, ja nie zabijam przecież. Oh. O co ci chodzi? No nie, no halo, no. Czemu głosujecie na Klakiera? No bo jest impostorem. Ja nie wiem właśnie. A się zrobił mi. Zatrudniłem go, żeby mi tutaj bronił mojego terytorium, a wy go kurde... A sandwich bronił, sandwich bronił, no wyrzuć sandwicha. Zostawcie sandwicha. A może już koniec. Witam. Sandwich jest czysty, zostaw go w spokoju, hey, ID. No. A nie. Puszczam tego mojego terytorium. Jestem celebrytą. To jest moje piękne, bogate... W tym pięknym złocie. O tak. O tak, mamo. O nie! Gremlin też wszedł do mgły! Tak. Gremlin wszedł do mgły, szybko! Klikaj przycisk! Klikaj przycisk! Gremlin wszedł! Co się stało? Znalazłem cię od Dawida, który żył przed chwilą, odbiegał od niego Jakubałkę, a do tego Ebi się dar, że Gremlin biega za nim. Gremlin wszedł do mgły! Gremlin do mgły wszedł! Gremlin, chcesz być zatrudniony? Tak, tak, mogę być zatrudniony. O, no to elegancko. Jakubałka tak nie mówi. No to chcesz być zatrudniony, Jakubałkę czy Gremlin? No to Jakubałka chyba. Na granicy. Nie, nie, to. Jak tam jest? A co, no na Gremlina, na Gremlina głosować. Nie, skipuję. Ja skipuję. Nie no, Gremlin wszedł do tego. Do mgły. Skip, nie. Żadnego Gremlina nigdy by nie zabił. Loki by muchy nie skrzywdził. Gremlin wszedł do mgły. Właśnie. Nie, ja panie, że chodzi o, to jest dobry argument. Ja idę za tym. Nie wiem jak wy. No nie, no kurde, wszystkich wyrzucacie. No je. No, że na mnie głosujecie. Amongo masz nie. A ja spełniałem marzenie. O, jak chodzi do mgły. Chodź do pokoju ze złota. Dobra, to idziemy. No Loki jest cichy. Strasznie jeszcze do tego ma przegłos. No było tak jak... No nie, no wszyscy chcą mnie zabić. No... Dobrze, na pewno wszedł do tej mgły, bo był cały w mgle. Tylko częściowo był cały w mgle. No, że jeszcze żyje, to jest szok. Nie wiem. Właśnie tak. O. Lili, widziałeś Jakubałkę? Ebi, widziałeś Jakubałkę? Nie, nie. O! Kurde, ja nie wiem. Co za ciało? O, nie zgłaszamy. Jak, o, Jakubałkę! O, Amongo cię szuka, chodź. Amonga? Tak, tak, chodź. O, właśnie. O, patrz, gdzie on jest. Chodź, chodź. Patrzcie. Tutaj, tutaj, proszę. O, tutaj! Reklamacja. O, Amongo, nareszcie. No. No tam jakieś ciało. O, nakarm Boga. Bibi! W końcu! Co jest? Ej, mi to zabił! Widziałem jak odbiegał. Sandwich potwierdzi. No? Możecie nie reportować tych ciał przez 5 minut? 5 minut!
No nie, wyjdziesz do Diri. No to do Diri trzeba wyrzucić do Diriego. Tak, do Diriego wyrzucam. Nie, rozgłaszasz to ciało. Zreportowałeś do Diri, zepsułeś wszystko. No, do Diri zepsułeś wszystko. No, my zaledwie 10... ja znowu nie znajdę pokoju. My zaledwie 10 razy przebiegliśmy po tym ciele. Wiedzieliśmy, że to ty. Weź chociaż na Amoga czy coś, a nie na Didriego. No Didri zgłosił, bo oni się zabawę. Psuje zabawę. Nie wiem, ale serio widzieliśmy, że AD odbiegał. Właśnie. No, znajdźcie sobie jakieś zajęcie. Nie tylko ja odbiegałem, ale spoko. A czy w sensie, nie wiem... Dostał nawet kawałek kulę. Amogo, Jakubałkę, wy przebiegliście po tym ciele zgłaszając. No tylko no, wymienię przemawiałem. Ale ja szukałem, ale ja nie szukałem ciała, tylko szukałem miejsca ze skarbem Amonga, o co ci chodzi? A ja szukałem Jakubałkę, no. No i zepsuć AB. Tak no nie, no, Didi, no. To teraz sandwicha. No nie wiem, jak no nie wyzywajcie. Ej, zapraszam was przy tym miejscu z Mamoną. Miejsce dobra. Z kasą, no, tam się spotkamy. A, już się nie spotkamy. Ale wyjebałem trzech impostorów, było warto. A ja zabiłem chyba z 4 osoby. Robota. Bardzo dobrze, AB. Ale to było piękne. Ale Lenin, was zbejtowałem tam do tej mgły. Nie zbejtowałeś, ja sobie wszedłem tak po prostu for fun. No nie, tak podchodzę do klakiera takie... Podchodzę do klakiera i mówię, chcesz mnie zabić? A potem takie mówię do niego, a dobra, nie, ty nie możesz mnie zabić. I tak potem idę z nim do mgły, tak jak gdyby nigdy nic. Zgadłem, że akurat on jest impostorem. Co? Ja chciałem ochroniarzy sobie pozabijać. No, ready. A nie sandwich ready. Jesteście. Bo... bałem się, że tu się... Wszystkich ochroniarzy wyjebałem, no tacy jesteście. To jest ready. Smutne życie. A jak ktoś powiedział, że ja zabiłem, a gdy całą grę chodziłem z Didirim i ze sandwichem i żadna... Chciałem tylko by pieniędzy filmować, aby ich tak wyrzucić. Tak argumenty z dupy bierzecie. Ja nie wiem, to z dwójką nikt ja mi nie potwierdził. Ale ja mówiłem, że kogoś zajebałem i na ciebie zrzuciłem. A to głośnie. Z dłuższym maskosiarzem. Po prostu oni nie... Dobra, widzimy się już na wyborze. Bo trochę poczekamy. No dobra. Zostanę podróżnikiem. Niech tak będzie. No jestem jak bezużyteczny. Ale cóż, zawsze coś. Może i bezużyteczny, ale może i użyteczny. Dobra, lecimy. Witam. No witam. Czy może wejść do mgły? Nie umiem. Ojej. Chcesz też pograć chwilę? No pograć. Fajnie by było. A co, nie pograliście? Nie, tak mówię AB, że fajnie by było pograć chwilę. A, no fajnie by było rzeczywiście. Tyle razy musiałam tą mysz pacnąć, choleła jasna. A bo ty masz tę mysz, ja nie mam. Mysz. Nie, no. Amogo, nie rób tego! Słuchajcie, ej, słuchajcie, Loki chciał mnie okraść. O nie. Idę to zgłosić. Przed do mojego, pokoju z majątkiem i powiedział, okradnę cię. To nieładnie powiedział. Oj. Aha. Co? Loki brutalnie i chamsko próbował okraść Amonga z jego dóbr. Dziękuję. Jego masz neta? Jako świadek naoczny potwierdzam gigabit, to. Gigabit ja, to na jest, 300 to jakoś jest, tak. Loki, no. A to, ale to zaraz, to AB jest oskarżycielem, czy Amonga jest AB jest moim obrońcą. Tak. Jestem adwokatem Amonga. I wnioskuję o wyrzucenie Lokiego. Dokładnie. A Loki nie ma żadnego adwokata, więc no. Odrzucam. Ludzie. No, Kosiarzek, zaraz ciebie odrzucimy. Poczekajcie, po pierwsze, nie dóbr. Nie dóbr. Ja nie mogę na Kosiarzka. A po drugie, to Loki by nikogo nie skrzywdził. Na Kosiarzka. Kupa jasna sandwich, kurde. Nie dasz mi rady. Wszystko słyszałem! Śmiał mi się prosto w twarz i mówił, okradnę cię ze wszystkiego! On tylko F kliknął. Nieprawda! O nie, tak Loki głosował. No na wygnanie! Kurde, Kosiarzek dodał, bo wygrał. Wiem, że nie dasz rady. Kurde, szkoda. Będziesz następny! Nie możesz. Było nie kraść! Mogę. Nie możesz. Bo co?
No i Essa. No nie wierzę! Ajajaj. Nie wierzę to. Wow. Spejtowania mam go. Pajacy mnie okradają, no. Pajacy. Ajajaj. Elegancko. Moja najlepsza runda jak Chester. Dobra, zajdzie. Zalwek z Jakubałkę. Lakier. No to same shorty lecą. Już daję. No. Znajomemu. Bo odpisuję znajomemu, bo się w Bieszczady wybieram. Masz znajomych? O. Masz znajomych? Tak, ma. Pożycz jednego. Kto to znajomi? Co, można to zjeść? Tak, można. O. Zależy kto pyta. Dobra. No ja mam, jak już będzie wybieranie. No dobra, wybieramy w takim razie. Tym razem zostańmy kasiarzem. Zabierzemy wszystkie pieniądze Mongowi. Taki jest plan. Dobra, i widzimy się już w grze. Zaczynamy. Witam. O, witam. Dzień dobry. Gdzie określa Monga z jego dóbr? Idziemy, szukamy go. Co, gdzie to było? Nie pamiętam. Nie mam żadnego pojęcia. A weź tu. A tutaj chyba. O, wszystkie dobra. Witam. Też przyszedłeś tutaj okraść Amonga? O kurde. Ale sad. Ale gówno. O kurwa, ale ładna pułapka. Ja pierdzielę. Gremlin, czy ty pierdolnąłeś pułapkę? Nie. To nie ty. Okej, dobra, to nieważne. Szybko poszło. No dobra, kolejna świetna runda. Zobaczcie widzowie, że tak... W tym odcinku jest dużo takich szybkich rund, że tak to ujmę. Ale no, niestety... śmierć się wybiera. Nie, źle usłyszałeś. Dobra, lecimy. Odwetowiec, może być. Witam. Siema, co tam, jak tam? Siema. O, a mam go to przeznaczenie, co twój skarbiec. W luksusowym tutaj miejscu, no. Delwek, się znowu chcesz użyć swojego sabotażu? Delwek, wasz obon z tego skarbca. Nie jesteś tutaj widziany. Nie. Wyrzućcie, wszyscy, którzy jesteście tutaj zabijakami, wyrzućcie Delweksa stąd. Natychmiast. O tak, Delweksa, proszę. Nie ma tutaj. O. Okej. Nic się nie stało, chodźcie. Dobra, ja nic się nie stało. Dzień dobry. Tylko przydałby się sprzątacz jeszcze. Sprzątacz by się przydał. Sprzątacz, halo. Halo, sprzątaczka, halo, Fibi, sprzątaczka, chodź. Fibi, posprzątaj. Posprzątaj. Chcesz Fibi zjeść? Ale to strasznie seksistowskie z naszej strony, że ona. Sam jesteś seksistowski. Nie no, ale ona zjada. Właśnie. Nie jesteś seksistowski, no. Nie jesteś właśnie, seksistowski. Właśnie, jak no. Ja prosiłem o jedzenie. Masz jakiś problem do mnie, Gremlin? No, właśnie, masz do mnie jakiś problem? O, właśnie, masz jakiś problem, Gremlin? Nie chcesz mieć chyba No, jak to się mówi, ołtarz ofiary z prawej strony na schodach, tych dolnych. Nie wiem, kto mógł zrobić, nie widziałem nikogo. Dwa raz dwa! Ooooo! No, nie, no kto dał to wisi? Nie mówcie! No dobra, ja ją wyciszam, bo nie wytrzymam. Polecam wam, żeby wyciszyć w ogóle dźwięk, to będzie najlepsza opcja. Można po prostu. No. Myślę, że teraz będzie dużo lepiej. O i co? No i jemy sobie po prostu. Myślę, że tutaj nie ma co zbytnio ingerować. No i szybka runda. No dobra. Czekajmy po prostu do następnej rundy. Nie ma co się tutaj denerwować. Lepiej oszczędzić uszy. O, nawet wyleciała. Jaka szkoda. No cóż. Szybko poszło. Ach, uszy oszczędzone, wyciszone. Ach, idealnie. Ale nie wiedziałem, że wyleci, ja skipnąłem. A ja ją wygłoszyłem. Okay. Jestem Kanadyjką, jakby co. Okej. Okay. Idę się zabić.
Nie mów tak! No nie. Grze komputerowe. Jak to powiedział w ogóle? Taki zadowolony. Nie praktykujcie tego co Gremlin. Nie polecam. Nie warto. Poszukajmy sobie czegoś. O, tutaj możemy sobie włączyć światełko. A, od razu lepiej. Ładnie świeci. Chcę się przytulić do tej pochodni. Ach, idealnie. Tak. Ciało leżało. Ja powiem tak, w normalnej sytuacji, żeby to nie był gremlin, to bym miał to w dupie. Ale nie, no tak mojego przyjaciela gremlina... A to mogło być. Gremlin był odpływem. Był kanadyjką. Nie, no Fibi teraz została party. Among był. Gremlin. Dobra, na Lokiego. Nie, właśnie to nie tylko Gremlin. Na Lokiego, bo Gremlin był Kanadyjką. Aha, okej. No to... O, chłopie, no to żegnaj Loki. Żegnaj, było miło. Teraz ty bardzo miło. Robić, ale na śmierć, ha, ha, ha. A ja głosuję na Fimi. Aha. A, dzięki. No nieźle. A, nie wiem, nie da się dzisiaj. Da się, da się. Jak to się nie da? Wszystko się da. Nie da. Tak, tak, wszystko się da. Dobra. Lecimy dalej w takim razie. O, witaj Klakier. Co tam? AB, dam ci imprezę, trzymaj. O, dzięki. Nie ma za co. Ale nic nie wiesz, jak coś. Nic nie wiem. A mogę za to uchodzić? Możesz. Dobrze, dobrze. Nic nie wiem. Nie no, ogólnie impreza jest super. Tak, tak. O, ty też nic nie wiesz jak coś. Impreza i tak będę miał. Witam serdecznie. Chciałbym tylko powiedzieć, że zabiłem impostora. Dziękuję. Chyba impreza. Imprezę zabiłeś. Chyba kto cię przytulał? Smutno nam nie teraz. Mogę powiedzieć. Jak zabiłeś imprezę, to git w sumie, bo mi nie dał to ham. No, straszny ham. No cóż. No nic. No, ale zabiłem impostora ogólnie, no. No to skip. Skip, ale na Ibim, bo ma imprezę. Nie, nie. O kurde, ale kusi samą teraz. No, kusi, kurde. Ale... Ale co, że... Ja zawsze kuszę. Ale nie. Podpiszcie pakt z diabłem. To ja to skipuję. Podpiszcie za to, że miała imprezę. Dobra, to na Monga, bo... Pakt ale ja nie krzyczę, nie dreryję. Jak Wiksa krzyknęła gówno, to aż przester mi wszedł. Ej, mi wstyd się zachowujesz. No nie, no. Ale sadgę. Jak tak możesz się zachowywać, Zykre. No? Sadgę, no. No jak Wiksa krzyczysz... Siebie, no. Jak krzyczysz jak nie wiem co, no to naprawdę. Ja i tak skipnąłem. No nie tak się używa... Nie tak się używa tego ale imprezy. Ale mnie AB zdradziłeś, no. No nie zdradziłem cię, po prostu... No nie sprzedałem cię. O, jaka szkoda. Zabiłeś mnie. Przecież się nie zdradziłem, nie wiem o co ci chodzi. Miałem nie mówić, że jesteś imprezą. Mi, kurwa. Co? Co ja ci kurwa zrobiłem, że za każdy razem mnie zapierdalasz przy lepszej okazji? A byłeś akurat sam z nami. No tutaj. Ale ty ciągle, co ty dzisiaj masz do mnie, powiedz mi na ale tej... Ale ja cię pierwszy raz zabiję teraz. No ale ciągle mówisz, no jak będzie okazja to cię zabiję. Wyskipować i Mira, no skipnaj Mirze. Ale to ty powiedziałeś na początku, żeby mnie wygłosować i w sumie... No był powód. Nie było powodu. Zabawa, Emil, zabawa. No zabawa, fajnie, zabawa jest z dwóch stron. Kiedy Emil ginie na samym początku, 40 ale mam zabawę, ale akurat, zabawa, no kurwa, akurat, no. Zapomniałem. Ale teraz akurat Emil było unlucky,
bo jak ja bym cię nie zabił, to zabiłby cię ktokolwiek inny, bo nas tam było czterech, w tym jeden mimik, no nie? I wiesz, i tak się wjebałeś w czterech impostorów, można powiedzieć. A, no tak. Ale jakimś dziwnym trafem ty mnie zabiłeś. A no bo byłeś blisko, no. Cooldown się musiał, ale wiesz, na taski nigdy nie wygramy. Na taski są tak, o, żeby sobie były. Nigdy nie wygraliśmy na taski. A to musi być ten pierwszy raz. Na taski nie da się wygrać, no. Jest ich za dużo i nie da się ich ustawić. To jest bardzo dziwne w tej grze. Nie no. Jakbyśmy się uparli. Ja zrobiłem wszystkie. Ale wiesz, te taski się nie kończą. Nie no, skończyłem. Kończąc się. Aha. Wow. Esa. Brawo. Myślałem, że wywaliło Kubiego. W sensie, że dostał bombę własną. Zaczymy jak bomba. Ogólnie Among Us. Amongo, no. Chciałem ci dać imprezę, tylko cię znaleźć nie mogłem. Kurde, ja cały czas przesiadywałem w skarbcu, kurde. Tak ciężko mnie znaleźć. Dobra, ready. Kurde. Ja nie wiem, ale dla, no, Dawida się należało, dobrze, żeby było. Dawid! O, no ja myślę. Nie macie psychy dać. Bibi, czemu znowu? Czemu się należało? Znowu nie dajesz ready. No, no, nie. O. Tak, właśnie. Uwo! O, tak. Uwielbiam być ostatni. Ja też. Ja też. Bycie ostatnim to moja pasja. Moja tak samo. Dawaj się random. Ale hejter. Nie, proszę nie. Ale z odwetowiec? No, dobry start. Profesjonalista. Ała. Wow. A my nie impreza. Nie, no Esper jest taki useless impostorem, że nawet mi się nie chce. Oglądaliście Pokémony? Tak. 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 Jeszcze jak? Nie. No, taki ścigny kolega. Aha. Już Voltban, Voteban z ekipki. Dobra, widzimy się jeszcze w starcie gierki. Cyme, detektyw. O, witam. Dawać mi kosiaszka. A czemu? O, witam, tutaj frajne. A czemu? Za poprzednią rundę, teraz ja się zemszczę, kurwa. Oho. Kurde bele. Kurde bele. Nie wiem gdzie jest, musisz go poszukać. Nie, te gary po tu. Idę go szukać. Eka? Która była ostatnia. Gdzie jest kosiaszka? Znajdź jakieś taski. Dobra. Idźmy składać namiot. Tyk, tyk, tyk. Robione. Lecimy tutaj na prawo. I rzucamy kości. Komu to potrzebne? Halo, halo. Ale trzeba tędy przejść. Da się wygrać na taski, ale jest to praktycznie niemożliwe. To chyba co chwilę się nowe taski dodają. No i walnął. O, no i walnął. Czemu go? No Dawid, kurde, Dawid zjada ciała. Czemu Dawid zjada ciała? No to dlaczego nie zgłosiliśmy tego ciała, tylko... poszliśmy od tego ciała. Nie wiem, no może. Rozumiem, rozumiem. Gremlin, ej Gremlin, weź zajebną Dawida. Za to, co im powiedziałem. A za ci powiedziałem. Daj, powiedziałem. A, ok. Znaczy niby powiedziałem. Za mnie wyciszy. No, no bo drzesz się. No to nieźle, że tam zwłoki. Ja właśnie zgłosiłem ciało tej. Miksy. No, Mongo. Nie wiem, nikogo nie widziałem. Halo, 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 halo. Chciałbym tego powiedzieć, że jestem kasiarzem i Imir się zapytał, co mam nad sobą. O, kurwa! Robił! Co tu więcej dodać? Co tu więcej dodać? Emil, za to, że tak się darłeś, to... Emil, ale nie wiesz, wiesz, on jest kasiarzem, a nie, tak się sprzedać, no nie wiem. A to Amongo powinien być kasiarzem. No właśnie. Nie no, wydaje mi się, że Hubie jest podejrzany. Oddawaj. Nie, to jest skip, bo krzyczałeś. A mi się bardzo krzyczę, ale mi się to nie podoba, nie lubię takich argumentów. Nie no, Wiksa zabiła jego, a Gremlin jako szeryf zabił Wiksa. Nie przypominam sobie. Krusyn był przy tym. No, nie przypominam sobie. No.
Gremlin do teraz. No to skip na Hobim, no co mogę powiedzieć, no. Nie no, skip na Abim, o co wam chodzi? Będę blisko niego, nie przejmuj się Among'o. Spoko. Dobrze. Zapraszam do mnie. Zapraszam na imprezkę. Dobra, kosiarze, okay. Nie, bo nikt nie wziął. Tak, tylko kosiarze. To dostał wybór czwarty i nie wziął, to naprawdę. Musimy. 8 musimy. Musimy. Jak nie zakończymy tej konsultacji, to ja nie wierzę, co się wydarzy. O, i git. Został tylko gremlin. Myślałem, że wszyscy to widzą. Ja lecę zaraz. Co, dostał soku w sumie? Nie, to impostorzy. No ja nie wiedziałem o tym totalnie. No ja też nie wiedziałem. Ale co, nie wiedziałeś? A, że to jest no, walkiem. Może tego gravy widać. Wow, no ale to było takie wkopanie się. No ale... Myślałem, że zabawę robimy, ale zabawa działa w jedną stronę tylko, no, niestety. Cóż. No tak. Tak no, zawsze tak. Jest. No ajaj, bardzo, ajaj. Bardzo zabawne. Panie Gremlin, ja chcę spokojną konfrontację z kosiarzkiem, a ty przychodzisz i bezczelnie zabijasz... Kogo tu zabiłeś? Nie Dawida. To jest po prostu bzdura totalna. Proszę, jak mogłeś Gremlin? Mówisz? Dawida nie zabił? No nie, źle. No to chyba trzeba wyrzucić Gremlina, no. Przecież to nie było ciało Halo? Dawida. To nie było ciało Dawida. A jak no to kogo? To kogo zabiłeś? Ja? Przyznał się w sprawie morderstwa, no. Nie, no Gremlin, my staliśmy we trzy, ja, Fibi, kosiarzek. Mogę wdać, tak, jak zabiłeś Wiksę, która zabiła i biegło, no, gratulations. Dobra, to było tak, no, jak już mnie oskarżacie o zabójstwo, to chociaż róbcie to poprawnie. Mieliście zabić Dawida, a nie kurde Wiksę i Ibiego, no. Dobra, brakuje wam zabawowości. Profesjonalnie zabijajcie. Strasznie poważnie podejdziecie do tej gry, kurczę. Na Gremlina, ja no. Skipuję. Nie, jestem niewinny. Zawsze byś skipował. Też to. Pójdziecie skip. Imposter nie. Jesteś? Nie. Tak. Nie chcemy pełną rozmowę tutaj przeprowadzić. Dobra, co sandwich lecisz następnej, no. A, nie, już nie poleci. Nie, to nie to samo miejsce. To samo miejsce. Tak, pod Bydlaka. Tak, tak, tak. Jeronimo! Ale skoczył. No i koniec. I tym akcentem kończymy odcinek. Elo.